Panie senatorze, będzie pan miał możliwość odniesienia się do tego. Ale ja nie cytowałem senatora Wiatra, tylko powiedziałem, że zacząłem mieć wątpliwości po jego panie wypowiedzi. Senatorze, zrobił pan to bardzo przewrotnie i nieuczciwie. I postawił panie pan senatorze. Moją sytuację w złym Byłem, świetle. Panowie senatorowie, panie senatorze Wiatr i panie senatorze Kwiatkowski, nie udzieliłem państwu głosu. Proszę. Panie marszałku, nie udzieli mi pan głosu. Nie, nie udzielę panu głosu, będzie pan miał możliwość. Nie powinien pan mi udzielić tego głosu. Będzie pan, pan jest sprawozdawcą. W związku z tym będzie pan możliwość się w swoim wystąpieniu. Zostało wymienione moje nazwisko, a regulamin w takich sytuacjach umożliwia mi zabranie głosu. Panie senatorze, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Pan senator Kwiatkowski zapytał pana senatora Zdrojewskiego, że ponieważ sprawozdawca Kazimierz Wiatr powiedział, że ustawa jest bardzo potrzebna, to pan senator Kwiatkowski pyta się pana senatora Zdrojewskiego, jaki w takim razie był wynik głosowania. Otóż chciałem powiedzieć, panie senatorze, że pytanie było przewrotne, ponieważ ja w swoim wystąpieniu dwukrotnie przytaczałem ten wynik głosowania i pana pytanie postawiło moją osobę w złym świetle, ponieważ jakbym ja próbował manipulować, że 9 osób było za, 8 było przeciw, ale ja uważam, że było na odwrót. No, panie senatorze, no bardzo proszę. Panowie, czy pan senator Kwiatkowski chce sprostowanie? Do sprostowania. W porządku, w związku z tym, panie senatorze Wiatr, będzie sprostowanie, do sprostowania. Rozumiem, że pan potem też się sprostuje. Czy pan zakończy już sprostowanie? Proszę bardzo, sprostowania chciałbym użyć, chciałbym powtórzyć, że nie użyłem słowa manipulacje, więc sprostowanie pana senatora Wiatra jest bezzasadne. Dziękuję. Proszę.